Mamy dzisiaj niedzielę. Słoneczko za chmurką, 7 stopni na polu. Wybieram się na trasę rowerową do Ujsoł. Przejechania około 70 km. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będę kierował się w kierunku Żywca. Będę pojadę jeszcze, nie wiem. Muszę jechać taką optymalną trasą, żeby mi siły starczyło na dojechanie. Planowany czas przyjazdu na miejsce to jest gdzieś około godziny 15. Zobaczymy. W każdym razie ruszam w drogę. W tej chwili dojeżdżam do Straconki. Kurde, pogodę mam rewelację. Ja uważam, że da się tylko dobrze ubrać. Jak to mówią, nie ma złej pogody, jest zły ubiór. Tak jak mówiłem, trochę peronem w kierunku Żywca. Teraz jadę taką fajną, nowo zrobioną albo odnowioną ścieżką rowerową. Tu zawsze było pełno błota. W tej chwili fajnie zrobili, wysypali kamykiem, usuwali różne chaszcze. Także zrobili trasę, która idzie wzdłuż Białki. Jadę dzisiaj sam. Kierunek Godziszka. Po prawej stronie mamy duże Skrzyczne, wieżę transmisyjną. Dojechałem do Lipowej, po lewej stronie nazywają się Lipowskie Wzgórza. Po prawej ładny kościółek. Tam zamknięte, tam zamknięte. Tam jest jakaś droga koło tej chałupki. A zjechać na skróta, ale czas. Dojechałem praktycznie do miejscowości Przybędza. Kopalnia. Zobaczcie na mapie, co to jest dokładnie. Pięknie. Nie pisze. Nie ma informacji. W każdym razie koledzy na kładach tutaj byliśmy. No i to wszystko tutaj są zjeżdżone trasy przez motory. Ale mamy widok piękny. Nie widać tego pewnie, ale tam w oddali jest jezioro Żywieckie. Oj! Tu! I w górę! Jestem w tej chwili na takim punkcie widokowym, gdzie widać praktycznie całe pasmo Beskidu Żywieckiego. Tam w oddali mamy jezioro Żywieckie. Bliżej mamy pasmo Beskidów, gdzie znajduje się Magórka, Czupel. Oczywiście tam można zjechać z powrotem do Międzybrodzia. Dalej mamy Bielsko. No i zaczynają się tutaj nasze, od naszej strony, czyli Szyndzielnia, Klimczok. Tu mamy duże Skrzyczne. Tam dalej mamy krzyż na Matysce. Matyska to jest taka góra położona między Radziechowym Wieprzem a Przybędzą. Teraz się tam kieruję w kierunku tego krzyża. Ale tu są fajne te kraski. Pyk tu w lewo. No to tu chyba na rowerze nie wyjadę. Patrzę się nie na tym, bo się glebne, a jeszcze kawałek drogi mam przed sobą. No, chyba że nie wziąłem odpowiedniego rozpędu. No. Może lepiej nie próbować. No.
droga krzyżowa. Jadę szlakiem drogi krzyżowej, która biegnie pod sam krzyż, ale pięknie. Jak ktoś tutaj nie był, polecam. Pocieszenie niebios. Stacja 8. No coś pięknego. No. I to następne. Stacja 9. Trzeci upadek. Sztyleć wydać i dać. W każdym razie wyjeżdżam w tej chwili drogą pod krzyż. Zaraz będę zjeżdżał do miejscowości Przybędza. No i tam już na mnie czeka kolega. We dwójkę pojedziemy dalej w kierunku Ulsa. Oj, to zawsze wieje. Widok mam dzisiaj niezły. Ale zjeżdżamy na dół do Przybędza. Tak niespodziewanie, przez jakieś zagajniki trafiliśmy na budowę drogi ekspresowej z Bielska, z Żywca dokładnie, do Zwardonia. No idzie, chłopaki idą, muszą przekopać kawałek, aż za milówkę, nie? No, w tym miejscu będzie ta estakada taka. No. Zjeżdżamy do milówki. O, takim sposobem zjechaliśmy z Przybędzy przez budowę drogi, dojechaliśmy do Węgierskiej Górki ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż rzeki. Podążamy dalej w kierunku Ulsa. Baranki się pasą. Na zdrowie! No i dojechaliśmy pod wulkan Teide. Śmieję się, ale ładne gruzowisko. No, tu jest już droga, która biegnie na Zwardoń. No i trafiliśmy z powrotem na ścieżkę rowerową. Udało się. Trochę tam po drodze zbłądziliśmy. Przyjechaliśmy pozwiedzać budowę. Sprawdzić, co kierownik dzisiaj robi. Ale jesteśmy już na dobrej ścieżce. W tej chwili w miejscowości Milówka. Ekstremalny przejazd. Tak jest, dojechaliśmy gospoda u Wandzi i Jędrusia. Może nam dadzą coś dobrego do jedzenia. No i tak, byliśmy na obiadku, pysznym obiadku u Wandzi i Jędrusia. Był na pieczeń w sosie. Były kruseczki śląskie w sosie. No coś pysznego, a na dodatek jeszcze
pyszna kapustka. A, kiszona, przepyszny. Wjeżdżamy w tej chwili do rajdzie. No i co? A tu jak? Teren budowy z tym zbrojony. Czyli jest po prostu paskudny kontakt. Tak. Nie pozwala nikomu przejechać. Masakra. Ja nie wiem. Ale czemu? Bo to jego. Dokładnie. Mamy trochę terenu. Ujsowy rozrastają. Proszę bardzo, jaka piękna przystań dla rowerów zrobiona. Pompeczka, można napompować, naprawić. Dojeżdżamy do Ujsowu. Widzę już kościół w Ujsowach. Tam mamy obrany końcowy cel podróży. 52 km. Powiem szczerze, że myślałem nawet, że będzie trochę więcej. Wiesz. Jak trasa? Przyjemna. Przyjemna, nie za trudna. Taka lajtówka, bym powiedział. Trochę mieliśmy błotka, ale to na trochę błotka, tak. Zjechaliśmy z lekka z trasy. Tak, sprawdziliśmy postęp budowy. Tak. Węgierskiej. Jesteśmy w tej chwili w Ujsowach. Dojeżdżamy do Mariusza. Właśnie tu zjedliśmy mieszka. Zjedliśmy smaczny obiadek. O, zjedliśmy smaczny obiadek. Wandzi, tak? To był Wandzi. Wandzi, no. Jędrusia. Tu mieszka Mariusz. Mariusz Ujsiow, jak to mówi Rafał z Poznania. Co wam powiem, testuję nowy sprzęt. Jadę na Falconie. O, Mariusz jedzie przede mną. To jest ten kolega, który stworzył ten rower. No, jedziemy na próbną wyprawę. Mariusz, no nie dziwię ci, że ci jest zimno. Zamień się z Rafałem. Kurde, jak się poszedł za nami. Na dół cały czas? Jak wrażenia z jazdy? Rewelka, no. Dzisiaj fajnie, nie? Tu jest zawsze fajnie. Fajnie. Taka miejscówka. My? Jedziemy dalej. Tak to tu jest, Ujsowa. No, pięknie. Pięknie.